Bracia i ojcowie, posłuchajcie mojej obrony. Ja jestem Żydem i urodziłem się w Tarsie, w Cylicji. Bezlitośnie prześladowałem tę drogę, ścigając i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety. W czasie drogi do Damaszku, około południa, nagle poraziło mnie światło z nieba. Upadłem na ziemię i usłyszałem słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytałem. Usłyszałem wtedy: ja jestem Jezus z Nazaretu, którego Ty prześladujesz. Wstań, idź do Damaszku, a tam Ci powiedzą wszystko, co Bóg zamierzył wobec Ciebie. Potem wróciłem do Jeruzalem. Kiedy modliłem się w świątyni, wpadłem w uniesienie i zobaczyłem Go. Powiedział: pośpiesz się prędko i opuść Jeruzalem, bo tu nie przyjmą Twego świadectwa o mnie. Idź, bo poślę Cię daleko, do Boga.